Szanowny panie dyrektorze, szanowne panie, szanowni panowie, drodzy goście. Nie ukrywam, że jestem niezmiernie szczęśliwy, a jednocześnie bardzo wzruszony w takich wnętrzach jak to, wnętrzach przepełnionych polską kulturą na niezwykle wysokim poziomie, we wnętrzach, których na ścianach wiszą obrazy znakomitych polskich twórców, tam Romana Kramsztyka, Mojżesza Kislinga, na piętrze Rafała Marszewskiego, syna Wielkiego Jacka i obok niego największego z polskich pejzażystów Jana Stanisławskiego i wielu, wielu, wielu innych. W tych wnętrzach bywało wielu znakomitych Polaków. Tu bywał Karol Szymanowski, tu bywał Artur Rubinstein, tu wreszcie z kilkudniową wizytą po otrzymaniu Nagrody Nobla przybył Pablo Neruda. Tu również bywał Andrzej Wajda i wielu, wielu, wielu innych. Dzisiaj przypadł mi w udziale zaszczyt otworzyć i powiedzieć parę słów o grupie poetyckiej WOW. I moje wzruszenie jest tym większe, iż jednym ze współorganizatorów tej grupy był mój tato Stefan Szajner. Szanowni Państwo, w połowie lat 30. XX wieku zaczynają się pojawiać informacje, iż tam na Wołyniu w Równem powstała grupa poetycka WOW. W ramach II Rzeczypospolitej Wołyń leżał na kresach wschodnich, natomiast na kresach zachodnich moja ukochana Wielkopolska, z której ja wczoraj przyjechałem do Państwa. Szanowni Państwo, to są herby dwa Wołynia, pierwotny i istniejący od 1569 roku. Wszyscy ci członkowie grupy poetyckiej Wołyń, oni żyli i mieszkali w trzech wołyńskich miastach. Najwięcej z nich mieszkało w Równym, gdzie ta grupa została stworzona, oraz w Kiwelcach i Łódzku. A więc można bez wątpienia powiedzieć, iż duch poezji poetów wołyńskich unosił się między tymi trzema miastami wołyńskimi. Pozwolę sobie, zanim przejdę do członków tej grupy, pokazać parę fotografii, zdjęć z tamtego okresu. Jest to dwór Lubomirskich w Górce, dalej pałac Lubomirskich w Równem, dalej zamek w Łódzku, jest to obraz Lejmana z 1916 roku, oraz główna ulica wtedy w Łódzku, nazywająca się wtedy Główna, obecnie Pocztowa, i dworzec kolejowy w Kiwelcach. To zdjęcie zostało wykonane w 1939 roku w ramach procesji Bożego Ciała. W skład tej grupy wchodziły następujące osoby. Założycielem tej grupy był pan Czesław Janczarski. Po wojnie wszystkim państwu dobrze znany z tego, iż był głównym redaktorem miesięcznika Miś. I po wojnie napisał on tą piękną bajkę, Miś Uszatek. Bo proszę Państwa, któż nie zna tego słodkiego Miśka Uszatka, co klapnięte uszko mamy. Właśnie to jest ten Czesław Janczarski. Dalej współorganizatorem tej grupy był Wacław Iwaniuk. Przed wojną już on z Polski wyemigrował. Później mieszkał w Kanadzie. I mój tato, i ta grupa była współorganizatorami tej grupy WOW. W późniejszym okresie do tej grupy dołączyli następujący poeci: Zygmunt Jan Rubel, Zuzanna Ginczanka, Józef Łobodowski, Władysław Mniczarek oraz Jan Śpiewak. Proszę Państwa, z tej grupy najdłużej żył, tak się okazało, mój tato. Co jest dla mnie wielką też satysfakcją. Proszę Państwa, to są fotografie wszystkich tych członków grupy poetyckiej Wołyń. W środku pan Czesław Janczarski, założyciel tej grupy. Po boku pan Wacław Iwaniuk w stroju harcerza przedwojennego. Po prawej stronie mój tato Stefan Czajdak i Zuzanna Ginczanka, Józef Łobodowski, Władysław Mniczarek, Jan Zygmunt Rubel i Jan Śpiewak. W połowie lat 30. XX wieku w
periodykach zaczęła się pojawiać informacja o grupie poetyckiej WOW. Ta grupa była czymś niezwykłym w II Rzeczypospolitej. Wspólnym mianownikiem tych poetów grupy Wołyń bynajmniej nie był spójny program artystyczny, co było też ewenementem. Natomiast co było wspólnego? Wspólne była przestrzeń kresowa, jej poetyckie doświadczenia tychże członków tej grupy odczuwane, przekazywane poprzez środki artystycznego wyrazu swoiście do poszczególnych członków tej grupy. W 1935 roku zostaje opublikowany manifest tej grupy, który pozwoli sobie Państwu czytać. Czy ja nie mówię za cicho? Proszę Państwa, cytuję. Nie stawiamy szumnych programów. Nie rzucamy haseł błyskotliwych i nie sprawdzamy. Stanęliśmy na szerokiej drodze wołyńskiej, która prowadzi do wszystkich osiedli i futorów, do wszystkich miast i do wszystkich serc, przeszłość i przyszłość dumnego Wołynia. Powołała nas uroda zmierzchów liliowych pod Dubnem, zieloność łąk nadstyżańskich, zaduma rzysk i smukłość i topielisk chybotliwe migoty. Powołała nas poezja dnia wołyńskiego, poezja rąk spracowanych i chust ofiarnych na rozstajach, krzyżów żołnierskich i nocnych jęków pod Stochodem, szeptów modlitewnych w cerkwiach, oczu bratni wierzących. Rzeczywistości wołyńskiej mówimy, idziemy naprzeciw. Nie mówimy czemuś precz. Nie wołamy niech żyje. Wiara naszej poezji musi wyrosnąć z wnikliwych przemyśleń i głębokich odczuć. Nie musi wyniknąć z tempa i wskazań współczesności wołyńskiej. Musi być dzisiejsza, a bardziej jeszcze przyszła. Wołyń również musi dorobić się pełnego oblicza duchowego, również musi zamanifestować swą żywotność literacką i artystyczną. Przyszłość za nami świetna, a przed nami możliwości granicą nieobjęte. Czyny musimy równać. I tyle o manifestie tej grupy. Szanowni Państwo, grupowej aktywności tejże grupy sprzyjało w Łódzku ukazywanie się tygodnika Wołyń, który posiadał dodatek Wołyń Literacki. Ja w tej chwili sobie Państwu pozwolę pokazać. Otóż to czasopismo Wołyń, tygodnik, który posiadał ten dodatek Wołyń Literacki. Również i osobą, która wzniosła, która dopomogła tym młodym poetom, był bez wątpienia Stanisław Czernik. Stanisław Czernik na początku lat 30. w prowincjonalnym mieście Oszczeszowie zakłada czasopismo Okolica Poetów. To czasopismo było takim ewenementem wtedy, jak i grupa poetycka Wołyń. Nikt nie wróżył sukcesu temu czasopiśmu, ale po czasie w nim zaczęły drukować bardzo dobre nazwiska i Waszkiewicz, i Jasnorzecka, Pawlikowska, i Tuwin, i wielu innych. I ten właściwie Stanisław Czernik oddał swoje możliwości tejże okolicy poetów dla tych młodych wtedy poetów, ale pod jednym warunkiem, że ich utwory winny być w zgodzie, czy pozostać w zgodzie z ideą czasopisma, które było zawiązane dla kierunku literackiego, który sam stworzył Stanisław Czernik. Szanowni Państwo, to jest piękna monografia, którą tam Państwo zobaczycie, ale jest to zeszyt. Jest to pierwsza strona tego zeszytu z 1936 roku, a ja mam go w ręku, który właśnie Stanisław Czernik oddał tym młodym ludziom. W ten sposób on przyczynił się do ich promocji. W tym zeszycie nie tylko można znaleźć wiersze tychże poetów,
ale również i eseje o Miłoszu i wielu, wielu innych w tej chwili dobrych nazwisk polskiej literatury. Dwa lata później słynny już tutaj Józef Czechowicz, o którym tak pięknie miała wystąpienie pani doktor Mazurek, w czasopiśmie Kurierze Literacko-Naukowym opublikował swój artykuł pod tytułem Poezja Południa. W tymże utworze on omówił działalność tychże wszystkich poetów, w tym również i Megorza. Ale również w tym, że w artykule on zawarł taki żartobliwy zwrot. Zacytuję to. Wołyniacy piszą wiersze, a nawet poezję. Proszę Państwa, z tym, że proszę tego nie odebrać za cień ironii. Jest to raczej słodka uszczypliwość pana Józefa Czechowicza w stosunku do postawy poetów, którzy de facto byli jego przyjaciółmi, bo tak to było. O czym świadczy fotografia, którą zaraz ja pokażę, która została wykonana kilka miesięcy później, iż ci trzej dżentelmeni to idą Nowym Światem w Warszawie. W środku ten właśnie, który taką zrobił uszczypliwość. Jest pan Józef Czechowicz. Po mojej stronie lewej, a po państwa po prawej jest pan Janczarski, a po tej stronie jest pan Władysław Dzman. Bynajmniej z tej fotografii nie wynika, iż oni by byli sobą skonfliktowani w jakiś tam sposób, a wprost przeciwnie. Szanowni Państwo, co można wyróżnić w ogóle w tych utworach poetów młodych grupy poetyckiej wojny? Takie cztery akcenty. Po pierwsze, znamienną semiotykę przestrzeni. I w tych utworach jest wyraźna przewaga pierwiastka wizualnego, specjalna rola konkretu i coś, co byśmy powiedzieli, umiłowanie pejzażu, przestrzeni. Dalej w tychże wierszach pojawia się specyficzny katastrofizm wołyński. Jest to szczególnie widoczne w wierszach Iwaniuka Śpiewaka czy Łobodowskiego. Tam u góry jest tomik wierszy Łobodowskiego z 1935 roku, w którym te wiersze dotyczące katastrofizmu wołyńskiego są zawarte. I ci autorzy niejako wyprzedzili o dekadę te zjawiska dramatyczne, które się rozegrały na Wołyniu w tychże latach. Trzecim takim akcentem to jest śpiewność i muzyczne brzmienie tychże wierszy. Bynajmniej tu nie chodzi o rymy, ale tu chodzi o melodię tychże poszczególnych słów w tychże wierszach. Szanowni Państwo, i czwarty akcent to charakterystyczny obszar leksykalny, począwszy od nazewnictwa lokalnego, które jest związane z Wołyniem, jak Choryn, Słucz, Sakur, Łódź, Równe, Włodzimierz, po słownictwo potoczne z pogranicza polsko-ruskiego, jak burzany, oczerety, załomy, jary, lebiody, wiśnie, kolomyska. Te słowa były charakterystyczne dla kresów. One są nieznane lub mało znane, na przykład w mojej Wielkopolsce. I ta leksyka, znakomicie ona współgra, konweniuje z koloryzmem tychże stron. Proszę Państwa, i przychodzi 17 września. I wszystko się kończy. Jest to początek końca formalny i nieformalny tejże grupy. I tak jak pięknie napisał pan Mariusz Ogromski w swoim wierszu, jego fragment pozwolę sobie zacytować. We wrześniu, gdy mach klęski odecieli, by widzieć ciągle z dala gniazdo swej tęsknoty, śpiewać woli, wracać bez powrotu i łączyć czasy, kraje i kontynenty. Różnie się potoczyło życie tymże członków. Zarówno pan Wacław Iwaniuk oraz pan Józef Łobodowski zostali na emigracji.
Mój tato z chwilą wejścia Armii Radzieckiej został aresztowany i znalazł się na Syberii. I miał szczęście, że wyszedł z armią Andersa, walczył pod Monte Cassino, był również studentem na Cambridge, wrócił do Polski. Tym dwoje, a mianowicie Zuzannie Ginczance oraz Rublowi zabrakło nieco szczęścia. Oni zginęli w bardzo dramatycznych sytuacjach w II wojnie światowej. Szanowni Państwo, po wojnie ci, którzy zostali w Polsce i nie tylko, utrzymywali z sobą kontakt. Jest to kopia pana listu pana Czesława Jaruszackiego, Państwo widzicie logo misia, skierowane do naszego ojca Stefana Szajdaka, naszego, dlatego że również i na sali jest moja siostra. To jest parę fotografii już teraz tychże autorów z okresu powojennego, pan Czesław Janczarski. Pan Czesław Janczarski po wieczorze, po spotkaniu autorskim z dziećmi. Dalej pan Władysław Mieńczanek. To zdjęcie zostało wykonane w sierpniu 1939 roku. On tutaj w mundurze lotnika polskiego. Również ten sam autor już parę dziesiąt lat później. Pan Zygmunt Rumel, o którym ja powiem więcej u góry, to zdjęcie zostało wykonane na krótko przed jego śmiercią, bardzo tragiczną. I tutaj jest rękopis jego wiersza Step, również z tego okresu. I wreszcie Wacław Iwan, który przed wojną już wyjechał i walczył pod Narwikiem. Tu jest on w stroju chłopa norweskiego. Proszę Państwa, ten sam Wacław Iwan, który był w czasie wojny żołnierzem dywizji pancernej, to zdjęcie zostało wykonane w 1945 roku. Taki sam mundur angielski wisiał u nas w domu, dlatego że mój tato był, jak powiedziałem, żołnierzem generała Andersa, a właściwie żołnierzem 8 Armii Brytyjskiej. Tutaj to zdjęcie zostało wykonane w 1946 roku podczas zawodów sportowych pierwszej dywizji pancernej w Anglii, w czasie których pan Władysław Iwaniuk zajął pierwsze miejsce w rzucie oszczepem. To zdjęcie ma aspekt historyczny. Pan Józef Łobodowski i pan Wacław Iwaniuk, dwaj byli członkowie grupy poetyckiej Woły, a ten dostojny pan, jest to hrabia Edward Raczyński, wtedy nasz prezydent na emigracji. No, ci dwaj ex-członkowie grupy poetyckiej Woły, pan Józef Łobodowski i pan Wacław Iwaniuk w Toronto w 1977 roku. Pan Wacław Iwaniuk w Toronto podczas swego wieczoru autorskiego i następnie ostatnie jego zdjęcie w 1995 roku również i w Toronto. To już ex libris. Szanowni Państwo, tych wszystkich autorów już nie ma. Są oni już po drugiej stronie życia i tak jak pięknie napisał mój ulubiony Szekspir, są oni w drodze do odległego kraju, z którego żaden podróżnik jeszcze nie wrócił. Na zakończenie, już przechodząc do końca, pozwolę sobie odczytać wiersz, który został zadedykowany Czernikowi, który dla tych młodych ludzi zrobił niezmiernie dużo, ale on się łączy z całą tą grupą poetycką Woły. A może trzeba było zostać, nie pisać wierszy, ale orać ziemię, mieszkać z rodzicami, rzucać ziarno podchodzącym pod stopy gęsiom. Nie musiałbyś wtedy płakać poezją, ale mógłbyś cieszyć się, że potrafisz myśleć o ziemi tak jak o smacznej gruszce. Wyjechałeś w słowach szukać zaklęć, tęsknić i patrzeć,
Jak wiatr zabiera czas, jak rozrzuca go po dachach kamienic. Szczęśliwym okazał się ten, który pozostał oparty o płot, wpatrzony w słoneczniki, czekał na proboszcza. Ten w końcu nadszedł od strony kościoła i odziany we fiolet przyniósł wieczność. Szanowni Państwo, już przechodząc do końca mego wystąpienia na tym poziomie, to moje zakończenie pozwolę sobie również, to moje wystąpienie pozwolę sobie zakończyć również moim ulubionym Szekspirem, który nawiązuje do szczęścia, do marzeń, który każdy z nas w ogóle ma. I oni również, ci autorzy, mieli. Ono brzmi następująco. Życie nie jest ani lepsze, ani gorsze od naszych marzeń. Jest tylko zupełnie inny. I tym pięknym zwrotem pozwolę sobie głębokich treści pozwolę sobie zakończyć, dziękując Państwu za uwagę.